Naszym dzisiejszym gościem jest przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wywiązała się dość burzliwa dyskusja na temat gospodarki leśnej. Byli u Państwa leśnicy, którzy wyjaśniali pewne zagadnienia. Jakby Pan się odniósł do tej rozmowy i przybliżył to, co działo się na sesji? Tak, no radni byli zaniepokojeni sytuacją w lasach, gdzie jest bardzo duża wycinka w tej chwili drzew. W związku z tym poprosiliśmy leśników po to, żeby nam przedstawili, czym to jest spowodowane i jaka sytuacja jest i czy zagraża to po prostu naszym lasom i gospodarce leśnej. Leśnicy przedstawili nam sytuację, powiedzieli, że te wycinki to są planowane wycinki, że plan wyrębu lasów jest zatwierdzany i to nie oni robią, tylko eksperci, którzy wcześniej przygotowują takie plany lasów, więc wywołano bardzo taką burzliwą dyskusję, bo radni no, chcieli konkretnie wiedzieć, co się dzieje z tym drewnem. Dlaczego to drewno jest eksportowane do Chin, do innych krajów, ale w stanie surowym. Więc doszło do takiej konkluzji, że drewno przetworzone to jest do zaakceptowania, natomiast jeżeli surowe, to jest marnotrawstwo i na to po prostu się my jako Polacy nie powinniśmy godzić. No cóż, leśnicy przedstawili sprawę tak, jak jest i ja osobiście i większość radnych uznała, że ci ludzie robią to, co do nich należy, że oni znają się na lasach, że dbają o te lasy, że te lasy dla nich to są bardzo ważne, bo to jest ich praca, ich pasja, ich wykształcenie. I tu moim zdaniem nie powinniśmy mieć pretensji do leśników, jako do ludzi, którzy zajmują się, bo robią to profesjonalnie i dobrze. Natomiast to, że drewno jest eksportowane za granicę w stanie surowym, to już nie sprawa jest leśników. Uważam, że to jest sprawa wyżej, na szczeblu ministerialnym, rządowym. I tu powinno być po prostu rozstrzygnięcie jakieś takie, bo jeżeli jest rabunkowa gospodarka i eksportowane drewno surowe, to jest bardzo źle, więc uważam, że rząd powinien podjąć jakieś decyzje, żeby na przykład nałożyć cło na surowe drewno, na eksport surowego drewna. I wtedy byłby to hamulec, żeby to przetwarzać w kraju, a nie sprzedawać w okrąglakach. No właśnie, oprócz tego podczas sesji radni rozmawiali też na temat sytuacji w rolnictwie, były różnego rodzaju raporty. Dużo też apeli ze strony radnych czy zarządu powiatu było na temat zboża z Ukrainy, które napływało na nasz rynek i powodowało, że polscy rolnicy mieli problem ze sprzedażą. I ceny niestety bardzo poszybowały w dół. Jak to teraz wygląda? Jak można podsumować ten ostatni sezon żniw? Tak, problem w rolnictwie to nie tylko problem zboża. To jest taki wizerunkowy bardzo problem, który widać. No i moim zdaniem to rząd popełnił błąd, bo liczył, że to zboże po prostu będzie nam potrzebne, że na tym zbożu zarobimy. Okazało się, że Putin celowo zgromadził bardzo duże zapasy pszenicy, wypuścił je w odpowiednim czasie na rynek i zapchał rynek, więc ceny światowe spadły. Zrobił ten numer, co kiedyś robił car, że jak car puścił pszenicę rosyjską na rynki światowe, to ceny pszenicy spadały. Więc nasi rządzący w tym momencie się dali złapać w pułapkę i nawet rok temu tłumaczyli, żeby rolnicy zboże magazynowali, że na tym zarobią. Okazało się, że sytuacja była odwrotna, więc nasi strategzy wojenni, którzy powinni przewidzieć gospodarcze takie działanie Putina, powinni ostrzec i powinni podjąć środki zaradcze, tego nie zrobili, bo wojna to nie tylko kule, nie tylko armaty, ale także gospodarka, logistyka i wiele, wiele innych czynników, które trzeba przewidzieć.
Więc moim zdaniem to zboże powinno być w ramach pomocy Ukrainie przez Polskę przepuszczone. Natomiast powinien być korytarz wyznaczony i ono nie powinno znajdować się na rynku polskim, tylko doprowadzone do portów i tam dalej na świat wyeksportowane. I tu po prostu nie zadziałały pewne instrumenty państwa. Państwo tutaj się nie sprawdziło, dlatego firmy spekulacyjne wykorzystały tę sytuację, wprowadziły to na rynek polski i stało się to, że pszenica staniała o połowę, kukurydza to samo, natomiast środki produkcji poszły w górę, więc opłacalność w rolnictwie jest poniżej kosztów produkcji, to z czego ten rolnik ma żyć? On jest niewolnikiem XXI wieku, bo jeżeli nie ma dochodów na własne utrzymanie. Więc moim zdaniem taka sytuacja doprowadzi do upadku rolnictwa. Tym bardziej, że to rolnictwo w Polsce w tej chwili jest wielkoobszarowe, ponieważ zmieniliśmy strukturę rolnictwa. Kiedyś gospodarstwo rodzinne, to rodzina sobie sama poradziła w tym gospodarstwie z uprawą, z obsługą tego rolnictwa. Ewentualnie jakaś pomoc sąsiedzka. W tej chwili po prostu rolnicy mają duże obszary, mają dużo maszyn, które są zakredytowane, ale nie mają kogo posadzić na te maszyny, bo nie ma po prostu ludzi, którzy by się najęli do obsługi tych maszyn. I rolnik sam na kilku maszynach nie da rady pracować, więc musi mieć pieniądze na to, żeby nająć pracownika. A pracownik w tej chwili jest rynek tak chłonny, że pracownik, który może obsługiwać kombaj, on może obsługiwać koparkę i on idzie do firmy, gdzie mu zapłacą drugie tyle. Bo po przetargu ktoś dostanie pieniądze na pensję dla tego koparkowego. Dlatego nie ma ludzi do obsługi sprzętu. Rolnicy po prostu jadą na granicy, balansują na granicy opłacalności. Na wszystkich rynkach rolnych w tej chwili jest poniżej kosztów produkcji sprzedaż. Więc no z czego ma rozwijać to gospodarstwo, z czego ma ten rolnik żyć, utrzymać swoją rodzinę, przecież też ma żonę, którą chce ubrać odpowiednio, znaleźć dla niej jakieś zajęcie, czy iść do teatru, czy na jakąś rozrywkę, więc na to wszystko musi być pieniądz. Dlatego sytuacja jest tragiczna. Nie tylko to, ale właśnie ceny nawozów poszły bardzo w górę i środków produkcji. I to pomniejsza jeszcze bardziej ten zysk z gospodarstwa. W rolnictwie także jest wielki problem suszy. Przecież my jesteśmy nieprzygotowani do zmian klimatycznych i do tej pory żaden program nie jest budowany po to, żeby zapobiec tym skutkom suszy. Wiem z doświadczenia, jak byłem kiedyś pod Mediolanem na wycieczce, to tam po hektarze pola są nawadniane, gdzie można ryż produkować, produkuje się ryż. No i to są rociągi, hektary pola po prostu nawadniane, doprowadzana woda. U nas praktycznie rolnik musi sam sobie radzić, jeszcze za to wodę musi płacić słono, z czego no, nie ma dochodu. Więc jest wiele, wiele skomplikowanych problemów. I teraz na wsi polskiej jest bardzo dużo młodych rolników. My w Polsce mamy średnio dosyć nisko wieku rolnika, dlatego powinniśmy o tych rolników dbać. To są ludzie wykształceni, przygotowani, którzy jeszcze mają pasję i chęci, żeby w tym rolnictwie pracować. Jeżeli my ich zniechęcimy, to oni po prostu znajdą miejsce swoje na rynku w przemyśle, bo rolnika każdy zatrudni, bo on jest przygotowany do każdej pracy. On może pracować w wielu miejscach i świetnie sobie radzi. Jeżeli będzie już opuszczał to gospodarstwo, to już do tego gospodarstwa nie wróci. Więc wtedy upadną te dobrze przygotowane gospodarstwa, które produkują żywność, a my możemy znaleźć się właśnie w takiej sytuacji, gdzie będzie brakować żywności i będziemy musieli eksportować, ewentualnie sobie inaczej radzić. A czy ta dramatyczna sytuacja dotyczy wszystkich działów rolnictwa, czy w których jest troszeczkę lepiej?
To znaczy, w tej chwili jedynie buraki są powyżej opłacalności. Chociaż rok był bardzo zły do buraków, bo była susza, ale buraki w tej chwili wykazują, że najlepiej się opłaca, że jest ten dochód bezpośredni z produkcji buraka. Natomiast wszystkie inne działy, wszystkie inne produkcje na rynku po prostu są po kosztach lub poniżej kosztów. No to bardzo złe wieści tutaj dla całego naszego powiatu, ale może trochę dobrych wiadomości teraz. Chciałam zapytać o inwestycje, jakie aktualnie prowadzi powiat płocki, bo wiemy, że stara się on tak rozdysponować swoim budżetem, żeby te inwestycje drogowe były cały czas wykonywane. Co teraz się dzieje na drogach powiatu i czego możemy się jeszcze spodziewać w najbliższym czasie? Tak, w tej chwili kończymy inwestycję z Polskiego Ładu, która jest budowana droga przez Radzanowo do Bulkowa. Tam inwestycja ponad 50 milionów złotych. Jest to inwestycja bardzo cenna dla powiatu, ponieważ ta droga była w bardzo złym stanie i w tej chwili no, usprawni ruch, ale także poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku. Przygotowujemy duży przetarg na drogę tę z Polskiego Ładu przez Smolino w kierunku Starożreb na Sędek. Tam była taka sytuacja, że żwir, surowce, które były kopane i przewożone do budowy Elefin, bardzo zrujnowały właśnie te drogi. I z Polskiego Ładu otrzymaliśmy środki. Jest to inwestycja dla nas priorytetowa. Także mamy takie drobne odcinki, na przykład Sikusz, Bożewo, droga na Sierpc, którą musimy poprawić, pokończyć po prostu rozpoczęte inwestycje na ten rok. No i przygotowujemy się na przyszły rok wprowadzić do budżetu następne odcinki dróg, które będziemy chcieli realizować. Zakończone no, mamy drogę Rondo w Białej. Bardzo cenna inwestycja, bardzo mieszkańcy są zadowoleni, bo to dochodziło do często bardzo śmiertelnych tam wypadków. Natomiast w tej chwili jest bardzo bezpiecznie, ładnie i ruch jest bardzo sprawny. Są jeszcze tam pewne sprawy do uzupełnienia, między innymi pod górę trzeba jeszcze nakładkę zrobić, ale to już mamy uzgodnienie z wójtem, że wspólnie to zrobimy na wiosnę. Natomiast przystępujemy do dalszych realizacji, między innymi projektujemy drogę przez Wyszynę, w tej chwili projektujemy ścieżki rowerowe, chodniki itd. To jeszcze zapytam o ścieżki rowerowe, bo to ostatnio taki temat, który pojawia się i w mediach lokalnych, i wśród rozmów mieszkańców, bo chyba planujecie stworzyć kilka ścieżek rowerowych na terenie powiatu. Jest ich do tej pory bardzo niewiele, więc mieszkańcy na to czekają i chciałam się dowiedzieć, na jakim etapie są te plany i jak to wszystko aktualnie wygląda. Tak, panie redaktorze, przede wszystkim będzie budowany taki ciąg rowerowy wzdłuż Wisły. Jest to program marszałka województwa. Przez województwo nasze będzie ta ścieżka budowana. Ale my jako powiat chcemy nawiązać ze swoimi ścieżkami, żeby stworzyć pewne ciągi komunikacyjne, żeby nie było tak, że kończy się ścieżka marszałka, nie ma nic, a nasza jest za kilometr czy gdzieś tam dalej. Więc chcemy zrobić to, żeby to zsynchronizować, żeby te nasze ścieżki powiatowe były powiązane właśnie z tymi ścieżkami województwa mazowieckiego, a także na szczeblu krajowym budowana będzie ścieżka właśnie wzdłuż Wisły aż do Gdańska i my do tego właśnie programu chcemy nawiązać swoje. A kiedy możemy się spodziewać takich pierwszej budowy? Jeszcze w przyszłym roku? Myślę, że przyszły rok to będzie rozpoczęcie i już będą takie, widać będzie te inwestycje, które będą szły. My mamy bardzo dobre w tej chwili projekty już zrobione na drogi nasze powiatowe, które będą w nawiązaniu do dróg województwa, bo 562 Nadwiślanka cała jest w tej chwili projektowana.
Droga jest przez Siecień projektowana i przez Proboszczewice. I to już te projekty praktycznie mamy 562 na ukończeniu, natomiast tamte mamy ukończone i one wchodzą do realizacji w 2024 roku. Więc to nas też mobilizuje, żeby zrobić jakiś plan, żeby wykorzystać te nowe inwestycje z naszymi, żeby usprawnić bezpieczeństwo, no i żeby porządek był na tej drodze. To jeszcze jeden bardzo ważny temat dla mieszkańców wielu gmin powiatu płockiego, czyli CPK. Jak aktualnie wygląda sytuacja z CPK? Czy są jakieś nowe informacje? No wiemy, że teraz jakby będzie się tworzył nowy rząd, mamy nowy Sejm, nie wiadomo kto zostanie na tym etapie. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało i czy jakieś nowe informacje w tym temacie mamy? Nie mamy nowych informacji w tej chwili, mamy tylko informacje medialne. I z tych informacji medialnych wynika, że jednak to będzie poddane pewnej konsultacji i będzie od nowa analiza przeprowadzona odnośnie CPK. W tej chwili jest sytuacja taka, że ludzie są zaniepokojeni, ponieważ podano 5 wariantów i praktycznie do tej pory nikt nie powiedział, które warianty wchodzą, które nie. Wykupy są prowadzone, jakieś badania. To jest chaos taki informacyjny, w ogóle chaos przy inwestycji, który nie służy społeczeństwu, wprowadza pewien niepokój ludziom. Ludzie się denerwują, bo każdy budował ten dom, całe życie poświęcił, żeby mieć własny dom i naraz nie wiadomo, czy on będzie zburzony, czy on nie będzie, więc jest to bardzo niepokojące. Natomiast na chwilę obecną powstały rady społeczne. Te rady bardzo po prostu są aktywne. Myślę, że na tym etapie te rady muszą też troszkę wygasić swoją aktywność. Z tego względu, że my musimy wiedzieć, kiedy powstanie rząd, kto w tym rządzie decydował odnośnie CPK i dopiero niech przedstawi swoją wizję budowy tego przedsięwzięcia, a później ewentualnie możemy wnosić poprawki i protestować, ewentualnie godzić się. Ale po prostu nie można w tej chwili robić takiego fermentu. W każdej inwestycji potrzebny jest spokój. Tak samo jak przy pieniądzach, także przy inwestycjach. Musi być spokój, rozsądek i rozwaga. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski. Dziękuję bardzo.